This is my kingdom come. When you pull my ear, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Henryx. A to już kolejny odcinek naszej serii Let's Play Gothic. Ostatnio skończyliśmy w tej właśnie świątyni. Odcinek nagrywany sekundę po oczywiście poprzednim. No i co, lecimy oczywiście już z kopyta ze świątynią Beliara. Oczywiście tam śniącego oczywiście chyba. Lecimy oczywiście bardzo mocno z tą świątynią, ponieważ chcę skończyć jak najszybciej gothiczka. I chcę go skończyć już z wami za niedługo i zacząć pana, Gothica trójeczkę, gdzie będziemy się bawić przez całe wakacje albo nawet więcej, ponieważ Gothic 3 jest najdłuższym najdłuższą częścią Gothica. Dobra, wchodzimy do świątyni, kostki już są, kostek 1, raz, 2, moje kostki może przyzwę sobie, o jasny gwint, ile ich tam biegnie. Czekajcie, ja sobie może tu zapiszę do cholery. No kostki, uważajcie, bo ja zaraz swoje przyzwę. Oczywiście zapis mile widziany. Będę tak nagrywał i będę zaraz oczywiście, znaczy będę później trochę kończył. Oczywiście będę nagrywał odcinek po odcinku, żeby już skończyć tego całego gothiczka i mieć go już z głowy, ponieważ ciągnę tą serię od chyba 8 miesięcy. Weźcie mi nic nawet nie robicie, leszcze zasrane. Dobra, bezi, ciśniemy. Ja znam prawie wszystkie zagadki, ponieważ byłem tu kiedyś, jak przechodziłem sobie Gothica jedyneczkę i pamiętam jeszcze niektóre tam zagadki. No ej, no bo ci zaraz kopię do dupy i bratki posadzę na kopię oczywiście. No bezi, machaj tym badylem swoim, bo cię ten zaraz wojownik zjedzie. No bezi, come on. Jeszcze jakiś kostek? Nie ma nikogo, dobra. Oczywiście miksturki mile widziane u mnie, bo oczywiście trzeba się uzdrowić, nie? No bezi, koksik na maksa. Musimy podrasować sobie beziego. Bryła lodu to sobie ściągniemy, oczywiście to tak samo. I oczywiście lecimy dalej z gothiczkiem naszym kochanym. Jakby nie inaczej, tu zaraz nam wyskoczy taka frajerzyna w powietrzu. Dobrze mówię, czy nie? Nie. Czekajcie, no come on, nie, nie tworz. Co, nie macie, kurde, gnoju jeden. Nie stworzyłeś sobie tych całych szkieletów. Jak widzicie, szkielety są bardzo trudne do pokonania, ponieważ one są kruche i no trudno trafić. Dobra, pojedynczo panowie się ustawili, dobra. Mamy szkielet mach. Mamy tutaj przyzwanie szkieletu, yeah, pięknie. Jeszcze jakiś czar mieliśmy, zobaczymy jaki. To było w runie. Dostaliśmy runę sopel lodu, więc mamy to, czego używaliśmy na ognistego golema oczywiście. Dobra, czekajcie, tutaj nie ma przejść oczywiście, ponieważ no, jak to by inaczej, zagadki gothicowe jak najbardziej w porząsiu. No a my oczywiście lecimy, czekajcie. Gdzie się dalej przechodziło? Aha, chyba dołem. Bo jak widzicie, to tutaj nic nie ma. Będzie trzeba włączyć te drzwi i tam coś chyba będzie. Jakiś pierwszy, chyba ten miecz cały. A tu są pełzunie nasze kochane. A czekajcie. To kuźwa, którędy mamy przejść? Oj, ja już zapomniałem gothicowych oczywiście. A tu jest przełącznik. Oczywiście lecimy. O kurde, zamknęliśmy sobie drzwi. Pach, pach, pach. Dobra, oczywiście przełącznik jak najbardziej. A co to włącza? Nie wiem, ale tu mamy szkieleta, który się zlagował i go skopiemy jak najbardziej. Pach, pach. Czekaj, Kamanow, zapraszam. Dobra. Otworzy się to gówno?
Czekajcie, ja już nie pamiętam zagadek gotikowych jak najbardziej, ponieważ grałem w Gotika już dawno, dawno temu, gdzieś z rok. Znaczy, no jak dla was nagrywałem oczywiście. Ta brama się otwiera. Czekajcie, gdzieś tu był przełącznik jeszcze jeden. Może być tu gdzieś. Jest i przełącznik. Aha, dobra. I teraz zagadka. Czekajcie, jakie było pierwsze? Oczywiście mamy naszych pięknych... czekajcie, mamy naszych pięknych oczywiście przyjaciół. Czekajcie, to było chyba tak. O, tu mamy jeszcze jakiegoś kocka, który ma na sobie napoje, tutaj jakieś gubienka, toporek, pochodnie. Czekajcie, ja sobie tutaj oczywiście zapiszę na awaryjnym, jakby coś nie grało oczywiście, no i jak nie będę wiedział, to oczywiście sobie przystopuję i wejdę sobie na kogoś tam. Dobra, pierwsze niby to. Będziemy próbować wszystkie po kolei. Czyli chyba to, tamto nie. Zobaczymy to. To chyba też nie. Zobaczymy zaraz, czy dobrze chyba to ułożyliśmy, ale chyba nie. Chyba nie. Dokładnie źle ułożyliśmy, może zaczniemy pierw od środkowego. Środkowy. Dobra, chyba źle zaczęliśmy, nie wiem. Będziemy próbować każdych. Aż w końcu się pewnie uda. Potem ten. A jak nie, to zaczniemy od środkowego i na tamtym skończymy. Ale chyba od tamtego będzie trzeba zacząć, albo od środkowego tego i następnego, nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. I włączyliśmy, jakoś mi się udało, bardzo pięknie, yeah. Aha, czyli tak było. Ja pierdzielę, a tego nie zauważyłem, a my się tutaj męczymy do cholerci. Okej, otworzyliśmy wszystkie te drogi i oczywiście bezi. Wychodzimy stąd. Jak najszybciej. Oczywiście mamy już drogę otwartą. No i oczywiście otworzyliśmy, yeah, pięknie. Dobra, lecimy tam. Oczywiście nie wiem co tam się stanie, bo już nie pamiętam oczywiście. Ale oczywiście, oczywiście lecimy. Oczywiście, no kurde, co ja mam z tym oczywiście. No lecimy tam, co nie? Come on, ej no, wojownicy są mocni. Tam jest ten, tam jest mag, który przywołuje. Ta frajerka. Dobra, po nim. Come on, panowie, pojedynczo, nie pchać się. Dla każdego jest miejsce, nie wiem gdzie. U Beliara, dla każdego, panowie, nie popychać się. Nie bić się nawzajem. Bezi wam spuści manto. A wy nie musicie tutaj płakać. Szkielet wojownik jest najgorszy. Ponieważ ma ten swój damage. Dobra, come on. Szkielet wojownik. O, zablokował się tam. Znaczy zwiesił się nieco. Dobra, czekajcie. Gdzie teraz? Ten na razie nie idziemy. Więc sobie pójdziemy. Czekajcie, stąd przyszliśmy. Więc może tędy, Nie pamiętam, to chyba trzeba otworzyć. A nie, jest przełącznik, jest jakiś przełącznik. Oczywiście otwieramy oczywiście tutaj, znaczy zbieramy, jakie otwieramy. Co ja bierdzielę. Aha, mamy świątynnego strażnika, którego zaciukamy, ponieważ jest mocny. I mamy tu taką zagadkę. Tu leży trup, co nie? I mamy słońce tutaj na zagadce. I otwierajcie zawsze to tam, gdzie nie leży trup, czyli to. Bo dedniecie, mówię wam. Albo coś w tym stylu. Widzicie, ja odgadłem tą zagadkę, bo oglądałem sobie dzisiaj chyba Robina skateboarda. No i bardzo łatwo tam odgadło się tą zagadkę. Oczywiście otworzyliśmy wszystkie przejścia. Come on. Oczywiście tu mamy niespodziankę, yeah, pięknie. Dobra, tam się otwierają wszystkie wrota itp. Tak, gwiezdne wrota, jak to Prince of Persia mówione było. Dobra, oczywiście lecimy.
Dalej lecimy, dalej tak nasze słupko piękne, lecimy, lecimy i lecimy. Oczywiście tutaj, czekajcie, gdzie się to główienko otworzyło? Tutaj mamy przejście. To chyba tam gdzieś na górze, albo w bok, nie wiem. Dobra, pójdziemy sobie prosto. Zobaczymy, co tu jest. No i pójdziemy stąd. Dobra. Tu powinien być gdzieś szaman. Nie pamiętam już gdzie, ale na pewno będzie gdzieś i będziemy właśnie z tych szamanów zbierać miecze. Ja sobie oczywiście wyjmę miecza. Jedzi szaman! Dobra. Dobra, coś do nas będzie gadał. Mam już miecz wyjęty. Mam pierwszy miecz oczywiście. Ten, co pomaga nam dostać się do Święcego. Śmiertelny! Jak śmiesz zakłócać mój spokój? Przygotuj się na śmierć! Jeszcze się przekonamy, na kogo przyszła pora, ty gnijący ochłapie. Ha! Weź jak go pojechał, no jasny gwint. O fuck, nie... Ja się nie zapisałem. Nie zapisałem się. Dobra, mamy poziom, yeah, pięknie i mamy rozcinacz światów. Pierwszy miecz dla nas mamy zdobyty, czyli ten cały miecz, czekajcie, jak on miał? Ten miecz, który pozwala nam wejść do Świącego, ja się zapisałem. Ty gnijący ochłapie, bezi najlepszy tekst z gry. Nie no, w dwójce jest najlepszy tekst. To z przodu twojej twarzy, nie, to z przodu twojej głowy to twarz czy dupa? Co nie, takim tekstem wyjechał bezi. Oczywiście musimy użyć tego mieczyka tutaj też, ponieważ będzie nam potrzebny właśnie do otwarcia tych drzwi. Otworzenia, otwarcia, zrosła chuj wie co. Dobra, oczywiście zastanawiam was, co jest w tych podziemiach. Co tam możemy znaleźć, co tam jest, co tam się kryje. Kto nie grał w Gothica, musi odrobić lekcję i musi przejść sobie do tej pory. Ja się zapiszę oczywiście, jak to by inaczej, jak nie zapisik u mnie, to już u mnie priorytecik jest. No i lecimy pod ziemiami. Czekajcie. Tędy można iść, albo tamtędy, ale ja sobie pójdę oczywiście tędy. Dobra, czekajcie. Mam tą broń, pochodnia, ja szukam pochodni. Ponieważ tu jest dosyć ciemno. Możemy na przykład wyjąć, nie. Weź pochodnie. Bardzo ładnie. Dobra, bezi lecimy. O Boże, w ogóle kostek tam sobie leży. Jaki biedny kostek, no ktoś go zabił. Pamiętam, że tu gdzieś leżał miecz, tu gdzieś jest miecz. Jest krwawe ostrze. Dokładnie wiedziałem, że tu jest jakiś miecz. A tu będziemy mieli świątynnego, znaczy tego całego szamana. Kolejnego. Tu mamy jakiegoś ochłapa. Kolejnego ochłapa mamy! Sorry, że tak cicho gadam, ale inaczej po prostu nie mogę. Dobra, dawaj. Come on, no nie drzyj się tam, debilu. Co ty tam wypierdziela? No idzie ochłap, siemano. No come on, hopie, nie broń się. O jasny gwint, jaki on ma damage. Można coś z ciebie zebrać? Nie. Ale wchodzimy na górę, bo oczywiście tędy się też trzeba udać, żeby rozwiązać jakoś to zagadkę. O jasny gwint, czekajcie, ja się zapiszę. O Boże, musi to wyjść, kurde, te odcinki Gothica, ponieważ bym się zabił. A chcę już na... O kurde, chcę już skończyć dla was Gothica. Jedyneczkę, ponieważ no ja chcę jak najszybciej oczywiście zacząć Gothica trójeczka, ale wklepię mi. Ja pierdziel, uciekaj bezi. Zeszedł? Zszedł? No, jeden strzał i leżymy. Bezi, jesteś wielki, stary, ja cię uwielbiam po prostu, uwielbiam. No dobra bezi, no to coś już było pięknego. Dobra. Może gdzieś znajdziemy kolejnego świątynnego szamana, ale my się udajemy oczywiście tym podziemiem, bo chcę oczywiście szukać jak najwięcej tych strzałych strażników, tych szamanów całych. Dobra, tutaj nic nie ma, ale idziemy tutaj i jest pewien problem.
ponieważ są, jest jeszcze więcej tych całych ziomków. No i zobaczycie zaraz, o co tu chodzi. Tajemnicza kapliczka, możemy tu coś włożyć? Nie możemy. O jasny gwint. Wjebaliśmy się tu za przeproszeniem. Dobra, czekajcie, to było może tak. Chyba się tu wdupiliśmy. Dobra, czekają. Aha, za nieprawidłowe te czeka na nas oczywiście demon. O jasny gwint. Za nieprawidłowe odgadnięcie czeka na nas demon, ale ja już chyba kojarzę, gdzie, odkąd to się zaczynało. To się zaczynało tak. Jak wyskoczy nam demon, to źle. Wyskoczył nam demon. Czyli od tamtej, od lewej strony, czy tam prawej, nie wiem. Dobra, ciśniemy. Come on, chłapie jeden. Jest, zabiliśmy. Chyba, że od tej strony, nie wiem dokładnie. Come on, Bezi. Dobra, jest szaman, właśnie o to mi chodziło, żeby oczywiście szamana uwolnić, no i zaraz powinny się nam otworzyć drzwi. Niewierny w domu pana! Bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. Bezi. Najlepszy tek, o jasny gwint. Ej, bez jaj, koleś. Ty, o chłapie jeden. Koleś, ogarnij się, hopie, bo ci wklepie. Bezi, ogar, jak dedniesz, jesteś ciota. Bezi, ty jebany chuju! No co za frajer! Bezi, leszczu zarąbany, co ty żeś zrobił? Boże, co za lama! Jak mogłeś nie zabić takiego leszcza, Boże? Jeszcze się źle wczytałem. Sorry za te przekleństwa, ale kurde, tak się wnerwiłem. Tak blisko byliśmy, tak blisko. Jeszcze debil pajac nie zapisałem. Jasny gwint. Sorry za te przekleństwa, ale musiałem, się wkurzyłem na tego Beziego. Po prostu ten szaman był taki o, z dupy, co nie? I kurde, nie zabiliśmy go. Cicho tam, kurde, bo ci hopie stawię w mordę i tyle. Już się nie ma, leszczu. Ale żem się wnerwił na Beziego, kurde, no. Nie wiem, czy tu za szybko przyszliśmy, czy za późno, nie wiem. Naprawdę. Dobra. Lecimy na tym zapisie. Oczywiście pijemy miksturki, no i lecimy na tego porąbanego szamana. No, ponieważ jest ciężki do zabicia. Jak widzieliście sami. Dobra, pijemy wszystkie miksturki do peżeta i do wszystkiego, ponieważ musimy być bardzo, bardzo naładowani tymi miksturkami. I oczywiście zapisujemy od razu, bo ponieważ mnie ten Bezi teraz wnerwił i to bardzo, kurde, ten odcinek już pewnie długo trwa, ale no zagadkowy jest Gothic naprawdę. Czekajcie, od tego. Lol, z dupy. Wyszły mi tu szkielety, lol. Bezi, jak teraz nie zabijesz tego szamana, to ci hopie połamie, na serio. Ty mnie tak wnerwiłeś. Czekajcie, mamy zacząć od tamtej strony. Czy od środka. Mamy zacząć od tamtej strony. Dobra. Chyba od tej, Boże, ja nie pamiętam własnych myśli. Znaczy w ogóle nic, zapomniałem, jak my to robiliśmy. Chyba tak. Tym chyba na środek. Albo w bok. Dobra, zobaczymy. Boże, ja debil jestem, naprawdę. Potem chyba na środek, albo nie wiem. Albo czekajcie, zobaczymy, tak. I potem się udamy właśnie tam jeszcze w bok. Nie, jest już szaman. Chodź tu, pajacu zarąbany. Bezi, proszę cię, zabij go teraz. Niewierny! Nie odskakuj mi. No nareszcie, Bezi ogarnął się. Dobra, mamy kolejny miecz,
którym oczywiście się stąd uwolnimy, no i już lecimy do głównej bramy jakby świątyni tej całej. Dobra, czekajcie, gdzie tu jest włącznik? Demon jest pieprzaj stąd. Umniejszony demon. Ale ja chcę się stąd oczywiście uwolnić. No zwalaj stąd, frajerze! No ja chcę tu dać miecz leszczu zarąbany. Może tu. Tak, dokładnie. Dobra, wychodzimy stąd jak najszybciej, ponieważ się nieco wkurzyłem. No i oczywiście lecimy dalej. Czekajcie, tutaj nie można skakać, jest bardzo od mapy jakiś mamy. Bardzo jest ciemno, dobra. Oczywiście nie zagłębiamy się tam dalej, tylko idziemy, może tędy sobie przejdziemy, a czekajcie, no dobra, zostawię to na kiedyś, bo pewnie to jest na kiedyś. A my lecimy już do jakby głównych wrot, czekajcie, którędy się szło, tamtędy się idzie do tych głównych. Dobra, my lecimy oczywiście. Oczywiście zapiszę sobie tutaj, bo to jest naprawdę wkurzające, są te posągi takie, te wystające gówna. Dobra, mamy dwa miecze, potrzebny jest 6 albo 5 mieczy. Taki hyc bezi. Tak jest, bezi. Bardzo ładnie. Oczywiście wbiliśmy tu. Mamy oczywiście jakiegoś kolejnego ochłapa, jak to bezi nasz mistrzu sucharów powiedział. No i oczywiście lecimy na tego zrąbanego chłapa, żeby go oczywiście zabić. Jak to inaczej? Raz, dwa, trzy. Czekajcie. Tu jest coś, aha, dobra. Strzelamy w to, nie możemy trafić w to, okej. Okay. Czyli tutaj kolejne jakieś wejście jest. Jest oczywiście nie kto inny jak chyba szaman. Dokładnie tak, tam jest szaman. Ja oczywiście sobie zapiszę. No i tutaj przed tym pewnie szaman skończymy, ja potem będę oczywiście nagrywał kolejne odcineczki, no i skończymy sobie tego gotika, co nie? Bo chcę jak najszybciej już skończyć, dwa odcinki mogą być dziennie, obiecuję wam to, zamknęliśmy sobie drzwi przed bossem.